Jakaś dziwna ta scena. Faktycznie, coś mi w tej scenie nie pasuje. Przecież to niemożliwe. Kiedyś słyszałem rozmowę w internecie na ten temat. Tam dyskutowali na temat tej sceny. Chyba musimy to przetestować. Masz rację, chodźmy. A więc mamy łódkę. O, mamy też i staw. A ja coś czuję, że zamarznie. Co? Staw. O! Zaraz zobaczymy. Zobaczymy. O, rzeczywiście. Łódkę na ziemię. I zamarzł. No zamarzł. No to chyba jednak musimy wrócić do laboratorium. No nie tak. Ma wyjścia. Nie ma wyjścia, wracamy. Wykonajmy za to doświadczenie w warunkach kontrolowanych. Mamy tutaj szklany cylinder, w którym umieściłem ciecz i będzie to nasze morze. Ja tylko ściągnę fartuch. Jesteś już gotowy. To mamy też tutaj cylinder, który będzie symulował naszą łódkę przenoszoną po dnie morza. Zaraz zobaczymy, co się wydarzy, jak będziemy próbowali tą łódkę zanurzyć. Oczywiście tak, żeby powietrze było w łódce, żeby można było oddychać pod wodą, jak było na scenie z filmu. To próbuję. Dobra, to zanurzamy. No już tutaj czuję opór, a do dna jeszcze troszkę brakuje. Czyżbyś nie dał rady tego zanurzyć? Ja nie dam rady. Jest. Udało mamy się. Mamy dno. Ale siła, którą trzeba włożyć, żeby zanurzyć tą łódź, jest naprawdę spora. Czy myślicie, że ona jest duża aż tak bardzo? Zobaczmy na ciężarku 10 kilo. Aż 10 kilogramów? Myślicie, że dojdzie do dna? Zobaczmy. Dobra. Próbuję. 10 kilo. Tyle maksymalnie. Czyli... No właśnie, a jeżeli byłoby więcej, czy udałoby się zanurzyć całkowicie ten cylinder? Pewnie tak, ale 10 kilo to już jest ciężar spory. Pytanie, czy... Jakiej siły trzeba użyć, żeby taką łódź zanurzyć na samo dno morza, żeby móc oddychać powietrzem w tej łodzi? Sprawdźmy. Ja myślę, że powinniśmy sprawdzić, jak zmienia się siła, którą działamy w trakcie procesu zanurzania. Ale tutaj chyba lepiej będzie, jeżeli użyjemy troszeczkę mniejszego modelu, na przykład takiej zlewki. Co sądzicie? Dobry pomysł, tylko może dolejmy tu wody, żebyśmy mieli głębsze morze. To dobry pomysł. To prawdziwy ocean. Teraz mamy tutaj ponad metr głębokości. Dobrze, czyli to jest nasza łódka, tylko w mniejszej skali. A do pomiarów, słuchajcie, użyjmy czegoś, co nam potrafi bardzo dokładnie zmierzyć siłę, jaką działamy. Mam tutaj taką konsolę połączoną z czujnikiem siły. Czyli ja będę naciskał tą konsolą, tą zlewkę. To będzie nam służyło do tego, żeby dopchać tą naszą łódź do samego dna, ponieważ moja ręka nie dostanie tak głęboko. A niestety. Dobrze, czyli tu sobie szykuję.
Zanurzenie jest. Czujnik jest bardzo, bardzo czuły. Przygotowuję czujnik. Okej, okay, no i obserwujmy. Już mamy 15 newtonów. Dobrze. Dobra, wciskam. Wskazanie rośnie, 22 newtony. A jakie mamy zanurzenie? Jesteś w połowie, 25, 27, 28, 29. Dalej już nie zanurzy, więc może wymienimy tą, to nasze popychadło na coś dłuższego. To dobry pomysł. Trzymaj. Dziękuję. O, to powinno dostać nam do samego dna. Zanurzymy. Dobrze, i znowu użyjmy tego czujnika. Dobra. Jakie mamy wskazanie? 26 newtonów, tak jak poprzednio. I idziemy niżej. 27, 28, 30. I właściwie o, i to... Tak, ponieważ dotknąłeś dna i naciskasz. O, spróbuj nie dociskać do dna. I otrzymaliśmy 29, około 30 niecałe newtonów. Niezależnie na jakiej głębokości, podnieś troszeczkę wyżej, proszę. O, zobaczcie, cały czas to wskazanie jest mniej więcej stałe. Oczywiście ten nasz czujnik jest bardzo dokładny, stąd te wahania. Czyli ta siła nie zmienia się już od pewnej głębokości. To jak to właściwie jest z tymi siłami? Zaraz wam to wytłumaczę. Popatrzcie. To będzie nasz cylinder z wodą. Może wodę wyjątkowo zaznaczę kolorem zielonym. Tak jak u nas. O właśnie. W przypadku, gdy zanurzamy pewne ciało, działają na niego dwie siły. Siły te narysuję kolorem czerwonym. Jedna to jest siła ciężkości, a druga to oczywiście siła wyporu. Wyporu. Masz rację. I teraz możliwe są trzy przypadki. Siła wyporu co do wartości jest równa sile ciężkości. Wtedy nasze ciało swobodnie będzie mogło pływać na dowolnej głębokości pod powierzchnią cieczy. Jak wrócimy, to... No właśnie, to ciało jednak nie pływa na dowolnej głębokości. Tutaj spełniony jest inny warunek. Siła wyporu jest bowiem większa od siły grawitacji. W przypadku, gdy stopniowo zanurzamy takie ciało, może zaobserwujmy to na prostszym przykładzie, na przykład takiej kuleczki. To zawieźmy ją, zobaczymy jakie mamy wskazanie. Proszę. A, 2,5. To zanurzę teraz kulkę w wodzie. O, wskazanie siłomierza zmniejsza się. Poziom wody się podniósł. Mamy tutaj różnicę prawie o 1 newton. Czy to znaczy, że ta kulka będzie pływała w wodzie? A wrzuć ją teraz do tego akwarium. Jasne. No ładnie pływa, zatonęła. Mamy bowiem tutaj do czynienia z trzecim przypadkiem, kiedy siła wyporu jest mniejsza od siły ciężkości i kulka opada na dno. A co to znaczy? Całe to nasze rozważanie możemy bowiem podsumować prawem Archimedesa, które mówi, że siła wyporu jest równa ciężarowi cieczy wypartej przez zanurzone w niej ciało. Czyli wracając do naszej sceny z filmu, zanurzenie na samo dno tej łódki wymagałoby olbrzymiej siły, ponieważ wypełniona jest dużą ilością powietrza. Zatem objętość tego powietrza jest duża. Zresztą popatrzcie, taka mała beczułka pływa swobodnie po powierzchni, podczas gdy oni z taką ilością powietrza chodzą sobie po dnie. Czyli można zapomnieć o takich trikach pirackich w tym przypadku. No niestety. No to przejdźmy do dalszych rozważań. Zawsze mnie interesowało, w jaki sposób piraci są w stanie podróżować tak w górę i w dół masztów. Albo jak na pokład statku można
załadować ciężkie skrzynie bez problemu. Może sprawdźmy to. Dobry pomysł. Zobaczmy, czy jesteś w stanie podnieść mnie za pomocą tej liny. No dobrze. Uwaga. Dajesz? No. Nawet nie drgnie. Ojej. Nie da rady. To w takim razie sprawdźmy, czy fizyka może nam coś tutaj pomóc. Ale może zacznijmy od prostszego elementu. Mamy tutaj taki odważnik 5-kilogramowy. I może użyjmy siłomierza, który widzę, że masz w ręce. Całkiem przypadkiem. Może wiesz co, ja spróbuję z tej strony pociągnąć. A ty odczytaj, jaką wartość pokaże nas siłomierz. Idzie do góry nasz ciężarek. Tak? 48 newtonów. 47, 6, 5, 4, 3. Dobrze. Widzę, że podnosimy całą siłę, jaką tę siłę ciężkości, jaka działa na ten nasz ciężarek. Czyli niestety nie jesteśmy w stanie w tym momencie nic zrobić. Ale myślę, że mam tutaj rozwiązanie. Taki przyrząd, który może pomóc nam w tej sytuacji. Takie małe kółeczko, bloczek. Więc zmodyfikujmy nasz układ. Zmodyfikujmy. A więc mamy już zmodyfikowany nasz układ. Tutaj jest to kółeczko, tak? Zamontowane. Tak. Lina z jednej strony jest przyczepiona do górnej poręczy i tutaj przechodzi, podobnie jak poprzednio, przez bloczek. Spróbuję podnieść. Oczywiście wygląda, że jest łatwiej. Ale użyjmy twojego siłomierza. Ostatnio było prawie 50 newtonów, tak? Tak. Czy teraz będzie mniej? I uwaga, próbuję podnieść ciężarek. Też jest mniej. 27, 8, 8, 26, 26, 26. Dobrze, teraz doprowadzę 20. Do równowagi naszego układ, nasz układ. Ile ma? 21. Czyli prawie połowa tego, tak, co mieliśmy w poprzednim wypadku. A więc taki układ pozwala znacznie łatwiej podnosić ciężary. Myślicie, że jesteśmy w stanie wykorzystać go tak, żebyś mógł mnie podnieść? No właśnie, może użyjmy kilku takich elementów i zobaczymy, czy się uda wtedy ciebie podnieść. Spróbujmy. Kto jak nie my? Proszę. Tutaj mamy układ wielobloczków. Teraz w naszym układzie mamy aż 6 kółeczek, a lina zawinięta jest aż 4 razy. Zobaczmy, czy teraz uda się podnieść cię. A więc spróbuj podnieść mnie tym razem. I raz. Jest! Mamy to. No teraz idzie. Udało się. Ale wyjaśnienie, zostawmy już to laboratorium. O tak, bo Karaiby to nie są. Zdecydowanie. Tu zdecydowanie cieplej. Ha, zgadza się. Piotrek, to pokaż nam, jak te siły tutaj działają. Tak, mamy tutaj bloczki, podobne jak te, z których korzystaliśmy w naszej plenerowej siłowni. No i popatrzcie, w pierwszym wypadku, kiedy mieliśmy tylko jeden bloczek, siła ciężkości, jaka działa na ten odważnik, w naszym wypadku to był odważnik 5-kilogramowy. Tutaj mamy mniejsze, 50-gramowe. Tak jest. Poprzez naciąg liny przenoszona jest następnie na bloczek. I przez bloczek dalej. To są wszystko siły naciągu. Do człowieka, który ciągnie za linę, a więc on, żeby utrzymać ten ciężarek i podciągnąć go, musi pokonać tę siłę. A więc tutaj jest siła naciągu i on musi w dół działać siłą, nazwę go siłą człowieka. Która jest większa.
Tak jest. Tutaj te wszystkie naciągi, ponieważ to są różne wektory, nazwałem różnymi indeksami. Natomiast co do wartości, siła naciągu 2 jest równa sile naciągu 3 i sile naciągu nici 1. I jeżeli ten układ ma zostać w równowadze, no to ta siła, którą działa człowiek, musi być taka sama jak siła ciężkości tego ciężarka. Jeżeli chce go podnieść, no to musi ją przewyższyć. Czyli tak samo jak tu mamy na tym układzie. Tak jest. Po obydwu stronach musimy mieć ten sam ciężar. Jeden ciężarek do jednego, dwa do dwóch, a trzy do trzech. Tak jest. Czyli musimy przezwyciężyć tą siłę, żeby móc kogoś podciągnąć. Tak jest. Jeżeli chcemy sobie ułatwić sytuację, możemy skorzystać z tak zwanych wielobloczków. Tutaj po drugiej stronie na naszym statywie mamy taki układ. W tym wypadku zobaczcie, mamy same bloczki, układ jest w równowadze, tak jak tutaj na moim rysunku. Mamy też narysowany już nasz odważnik próbny. Na siłowni był to odważnik 5-kilogramowy. A w tym wypadku mamy te mniejsze. Okej. Okay. Czyli ciężar mamy, teraz potrzebujemy. No i zobaczcie, jak to jest. Siłą człowieka. Ta siła ciężkości w tym wypadku rozkłada się na siły naciągu po obydwu stronach tego bloczka znajdującego się po środku. Nazwę je N1 i N2. Ta siła N1 przenosi się tutaj do punktu zamocowania, nazwę ją N3, a ta siła N2 poprzez bloczek, podobnie jak w tej sytuacji, nazwę ją N2 z primem, przenosi się do człowieka, który ciągnie za linę. Więc tutaj mamy tak naprawdę tę siłę N2. Mogę ją nazwać bis, ponieważ to jest inny wektor, natomiast co do wartości również ta siła jest taka sama. I on wystarczy, że działa teraz siłą człowieka z primem, nazwę ją dla odróżnienia od tego przypadku. I popatrzcie, jeżeli rozważymy sobie teraz tylko wartości tych sił, to siła, którą działa człowiek w tym wypadku, jest równa tej sile naciągu, czyli tej sile naciągu nici po jednej stronie, a to jest tylko połowa tej siły ciężkości, która pochodzi od ciężaru tego ciężarka, naszego odważnika. Czyli tak jak mamy w tym przypadku, dwa ciężarki możemy podnieść, czy tam możemy zrównoważyć jednym ciężarkiem. Tak, dwa ciężarki, masz rację, możemy zrównoważyć jednym ciężarkiem. Ale żeby je podnieść, musimy przewyższyć tę siłę, pokonać ją i wtedy możemy podnieść na pewną wysokość. Ale żebyście nie ulegli takiemu złudnemu wrażeniu, że tutaj nasza praca jest mniejsza. Pracę wykonujemy taką samą jak w tym wypadku, kosztem drogi. Zobaczcie, tak jak tutaj, poruszyłeś teraz o pewien odcinek, żeby ten sam odcinek przebyły te dwa ciężarki, musisz pokonać dwa razy dłuższą drogę. A więc, korzystając ze wzoru, że praca to jest siła razy przesunięcie, to w tym wypadku siła jest mniejsza, ale przesunięcie, to nasza droga, która jest pokonywana przez linę tutaj, którą ciągniemy, albo przez ten ciężarek, w tym wypadku jest dwa razy większa i praca jest taka sama, ale możemy ją łatwiej wykonać. I o to chodzi. I o to chodzi, ale mamy jeszcze wielobloczek, którego użyliśmy. Tak jest i popatrzcie. Wiedziałem, że to będzie trudne do rozrysowania. Ha, jednak się udało. Tu mamy drzewo, na które próbowaliśmy wjechać i popatrzcie, w naszym wielobloczku, ta lina cztery razy wykonuje taką jakby, możemy to tak nazwać, poczwórną pętlę. Zatem siła ciężkości, może narysuję teraz zielonym kolorem, żebyście to lepiej widzieli, tego człowieka
jest rozkładana na 4. Raz, dwa, 3, 4. 1, N2, N3 i N4. Tak samo te naciągi możemy, te siły naciągu przenieść tutaj do górnego bloczka i siła, którą działa ten człowiek próbujący wciągnąć tego drugiego, jest tak naprawdę tylko jedną z tych sił naciągu. No ale niestety musi wykonać 4 razy dłuższą drogę tej liny. Musi pociągnąć ją 4 razy więcej niż w przypadku, gdyby nie było tego wielobloczka. Ale dzięki tym wielobloczkom możemy właśnie wciągać ciężkie przedmioty do statku. Inaczej nie byłoby to możliwe. Dzięki. Pamiętacie scenę, jak wir wodny wciągał i przenosił statek piracki? Z łódką nam nie wyszło, ale może z wirem się uda. No, z łódką nie wyszło, bo staw zamarzł. No tak. Myślę, że i tym razem nam się nie uda. Powinniśmy chyba wrócić jednak do laboratorium. To ja pójdę tylko po paczkę, może nam pomóc. Dobrze. Mamy tutaj układ wirownicy z naczyniem, do której nalejemy wody. I zakręcimy. Coś słaby ten wir. Oj, przecież dobrze kręcę. No, słabo. Coś wam się chlapie. Może pomoże moja przesyłka. Mamy nadzieję. Co tam będzie? Nie wiem, czy uważni widzowie może zauważyli we wcześniejszych scenach nóż piracki. Teraz otworzymy. Co tu mamy? Myślę, że to nam może bardzo pomóc w wytworzeniu wiru. Proszę, nie szalę. Jeszcze do tego potrzebujemy zlewkę. Jest. Zlewka gotowa. Naleję wody. Piękny ocean. Mam też mieszadło. To umieść. I nie zawaham się go użyć. Włączam mieszadło i podkręcam obroty. A jeszcze nie ma efektu. Mamy teraz 500 obrotów na minutę. Ale na powierzchni już zaczyna się dziać. Już powoli tworzy się wir. Tak, ja jeszcze podkręcę nasze urządzenie. I zobaczcie. Piękny wir. Dobrze. Czyli wrzucamy, tak jak było w filmie Piraci z Karaibów, gdzie tworzył się wir i pływały wokół niego statki, to spróbujemy w naszym układzie wrzucić taki statek z korka i zobaczymy, czy on też będzie pływał, czy wir go wciągnie. Został wciągnięty. Bez szans. No dobrze, dajmy jeszcze jedną szansę. Tutaj mam stateczek ze sterem zrobionym z aluminium. Może ten ster skontruje nam ten wir i tak dłużej... Tak jak w filmie. Tak jak w filmie. Niestety. Nie oparcie siłę naszego wiru. Jak to jest? Słuchajcie, sprawa jest tutaj bardzo skomplikowana. Mamy wiele sił, ale przyjrzyjmy się tylko wybranym. Mamy tutaj generalnie do czynienia z ruchem po okręgu. W sytuacji, kiedy jesteśmy blisko powierzchni, czyli średnica naszego wiru jest największa, prędkość liniowa obiektów, które pływają wewnątrz wiru, również jest największa. Przepraszam, to prędkość, nie siła. Już siła z poprzedniego doświadczenia. Natomiast kiedy schodzimy coraz niżej i zmniejsza się promień naszego wiru, prędkość liniowa również maleje. To będzie V2. Tu mamy prędkość V2. Kątowa, prędkość wirowania jest mniej więcej stała. I tutaj prędkość
V1 w naszym wypadku jest większa od prędkości V2. A więc jedynym sposobem, żeby uratować się z takiego wiru, jest dopłynięcie na sam spód, gdzie prędkość liniowa jest praktycznie zerowa, i wypłynięcie mniej więcej pod kątem 45 stopni do podłoża czy do dna naszej zlewki w tym wypadku. Innej możliwości nie ma. Innej możliwości nie ma. Ale nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz, zupełnie innej beczki, już nie z wirami. Możemy go skręcić, żeby nie wciągnął nikogo. Pojawiła się finka we wcześniejszym naszym filmie, ale oprócz finki pojawiła się też armata. A wiadomo, że zasada teatralna mówi, że jak na ścianie wisi strzelba w pierwszym akcie, w trzecim musi wypalić. Czy przy wystrzale z armaty na pokładzie statku armata może wpaść do wody, może wypaść za burty? Zobaczymy. Musimy to sprawdzić. Zobaczmy, co na to fizyka. Tutaj mamy pokład statku, mamy i armatę. Pozostaje odpalić ląd, ale musimy naładować armatę. Nabieram denaturatu. Dzięki. Mamy to. To ładujemy. Okej. Dobra. Pocisk w lufie. Armata ja się odsuwam. Gotowa do strzału. I odpalamy. Rozgrzewam znajdujący się wewnątrz denaturat i zwiększam jego ciśnienie. Poszło. Armata wystrzeliła. Aż powstało tutaj rubowisko. A nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że wypadła nam za burtę. A więc jednak jest to możliwe. Zobaczcie, dlaczego tak się dzieje. Zastosowanie ma tutaj zasada zachowania pędu. Na początku pęd całego układu jest równy zero, bowiem pęd to iloczyn masy i prędkości ciała. Pęd jest wielkością wektorową. Armata nie poruszała się, pęd układu jest zero. W momencie, kiedy doszło do wystrzału, i pocisk zyskał pewną prędkość. Na przykład oznaczmy to jako prędkość pocisku. Żeby pęd układu pozostał również, nazwijmy to pęd początkowy i pęd końcowy, pozostał również zerowy, a więc żeby ta zasada mogła być spełniona, armata musiała uzyskać prędkość zwróconą w przeciwnym kierunku, prędkość armaty, ponieważ pęd jest wielkością wektorową, to w tym momencie, analizując prędkość końcową armaty, prędkość końcową układu, możemy rozpisać, że jest to równe masa armaty razy prędkość armaty plus masa pocisku razy prędkość pocisku. I ta suma będzie równa zero tylko wtedy, kiedy prędkość armaty będzie miała wartość przeciwną, czyli w tym wypadku skierowaną przeciwnie niż prędkość pocisku. Stąd ten odrzut armaty. A ponieważ wystrzał był rzeczywiście potężny, to i armata musiała wylecieć za burtę. Dlatego na statku armaty montowano łańcuchami. Właśnie. I trzymano pod podkładem. A więc udało nam się przedstawić kilka doświadczeń wykorzystanych w filmie Piraci z Karaibów. Jeśli chcecie więcej doświadczeń filmowych, zapraszamy na kolejny odcinek Fizyka na planie. Macie już dość piratów i morza? Ja trochę też. Następnym razem zabierzemy Was w inne miejsce.
To taka mała podpowiedź. Do zobaczenia.